Cześć, z tej strony Wojtek z bloga 3P, czyli Praca, Pasja, Pieniądze. Tematem dzisiejszego odcinka będzie silnik 2.0 HDI. Jeśli Ty jesteś tutaj pierwszy raz, to gorąco zachęcam do subskrybowania kanału i zapraszam na film. Osobiście nie jestem miłośnikiem motoryzacji francuskiej. Jednakże jeśli mowa o silniku 2.0 HDI, to trzeba przyznać, że Francuzi wykonali tutaj mega dobrą robotę, a dokładnie koncern PSA, czyli Peugeot oraz przejęty przez niego w 1976 roku Citroën. Wprowadzony w 1998 roku silnik był prekursorem i jako pierwszy posiadał system zasilania Common Rail. Co to takiego ten Common Rail? Jest to odmiana elektronicznie sterowanego systemu bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych. W tradycyjnym układzie wtrysku paliwa w silniku diesla pompa sekcyjna wytwarza Wam ciśnienie dla poszczególnych cylindrów w określonych momentach. Natomiast w układzie Common Rail paliwo jest tłoczone nie bezpośrednio do wtryskiwaczy, ale do wspólnej szyny będącej akumulatorem paliwa. Co do samego silnika 2.0 HDI. Silnik 2.0 HDI jest jedną z najbardziej znanych i udanych konstrukcji koncernu PSA. Możemy wyróżnić 7 wariantów silnika 2.0 HDI. Baza zawsze jednak jest ta sama. Poszczególne jednostki różnią się od siebie osprzętem oraz oprogramowaniem, ale po kolei. Pierwsza powstała na bazie jednostki 1.9 TD z lat 90. Była to jednostka 8-zaworowa o mocy 109 koni mechanicznych o kodzie DW 10ATED, która trafiła pod maskę Peugeota 406 w 1998 roku. Kilka miesięcy po debiucie trafia on do Citroena Xanthi drugiej generacji. Rok później natomiast pojawiła się wersja numer 2. Troszkę słabsza odmiana 90-konna o oznaczeniu DW10TD. Spotkacie ją m.in. w Citroenie Xara, Xara Picasso, Xantia, Citroen C5 pierwszej generacji, Berlingo pierwszej generacji, jak i Poliftingu oraz w Peugeotach 206, 306, 307 i 406 FL. Właśnie te dwie wersje były wykorzystywane przez koncern PSA do końca 2003 roku. W początkowym okresie w produkcji w jednostkach 90 oraz 109 koni zastosowano system Common Rail z wtryskiwaczami elektromagnetycznymi marki Bosch. Ich wielkim plusem jest możliwość regeneracji przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Jednak w 2002 roku wtryskiwacze Boscha o oznaczeniu EDC15C2 zostały wycofane i zastosowano tutaj układ od Siemensa z oznaczeniem SID801. Były to wtryskiwacze piezoelektryczne. Silnik współpracował z turbiną o stałej geometrii, jednak dotyczyło to w szczególności słabszych wersji. Choć na rynku dominują wersje od 90 do 109 koni mechanicznych, które są wyposażone w 8-zaworową głowicę, to znajdziecie także odmianę 109-konną z 4 zaworami na cylinder i układem DOHC o znaczeniu DW10ATED4 i występuje ona tylko w vanach Evasion C8807. Kolejna wersja silnika 2.0 HDI to 16-zaworowa jednostka o mocy 136 koni mechanicznych i oznaczeniu DW10BTED4. Został on wprowadzony do produkcji w roku 2003 i był stosowany do 2008 roku. Była to jednostka 16-zaworowa, bardziej zaawansowana technologicznie pod względem osprzętu oraz wtrysku paliwa. Niestety wszystkie wersje tej jednostki zostały wyposażone w filtr cząstek stałych drugiej generacji. Na szczęście nie jest on tak problematyczny jak jego poprzednik. Serwis PAPA został wydłużony z 80 do 120 tysięcy km oraz sama wymiana filtra następuje nie jak wcześniej po 120, tylko po 180 tysiącach km. Kolejna wersja silnika to silnik 2.0 HDI, 16 zaworów, 140 koni mechanicznych. Od 2008 roku natomiast możecie się spotkać z silnikiem 16-zaworowym 2.0 HDI o znaczeniu DW10BTED4, jednak moc jego była 140 koni mechanicznych. Natomiast rok później koncern PSA wprowadził na rynek mocno zmodyfikowaną wersję tego silnika o zwiększonych mocach 150 oraz 163 koni mechanicznych i oznaczeniu DW10CTED4. Silnik ten został poddany dużym zmianom i zastosowano w nim nowsze rozwiązania dotyczące rozbudowanej elektroniki. Do najbardziej znaczących trzeba zaliczyć zmodyfikowany układ wtryskowy z ciśnieniem do 2000 bar, nowa pompa oleju o zmiennym wydatku oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii chłodzoną płynem. Silnik seryjnie wyposażony jest w filtr cząstek stałych trzeciej generacji, który spełnia najbardziej rygorystyczne normy spalin Euro 5.
to silniki, które gwarantują wystarczającą dynamikę oraz ponadprzeciętną trwałość, dlatego wiele marek zaczerpnęło go do swoich modeli. 2.0 HDI trafił pod maski takich aut jak Volvo C30, S40, V50, V70, C70 oraz Volvo S80. Znajdziecie je także w Fordach, Ford Focus drugiej generacji, Mondeo trzeciej generacji, C-Max, Galaxy trzeciej generacji oraz Ford Kuga. Nawet Japończycy z Suzuki montowali go w swoim modelu Grand Vitara z lat 2001-2005. Podsumowując, zalety tej jednostki. Silnik w wielu wariantach mocy, każdy znajdzie coś dla siebie, jednostka bardzo dynamiczna, nowoczesny system zasilania Common Rail, silnik kulturalny oraz cichy, biorąc pod uwagę, że jest to diesel, nieduży apetyt na paliwo i ogólnie mówiąc silnik mało awaryjny. Co do wad, większość wad spowodowana jest nadmiernym wyeksploatowaniem tej jednostki niż z wad konstrukcyjnych, ale początkowo typową starką silnika w 2.0 HDI były problemy z kołem pasowym wału napędowego, a dokładniej z tak zwanym tłumikiem drgań skrętnych. Często auta borykały się z tym problemem już po pokonaniu blisko 50 tysięcy km, ale od około 2004 roku koła pasowe wytrzymują ponad 100 tysięcy km. Była to przypadłość szczególnie w wersji 8-zaworowej. W 16-zaworowej zdarzało się to sporadycznie. Tak przynajmniej mówił Fora. Co do wad osprzętu, takim jak jest turbosprężarka, zawór EGR czy koło dwumasowe, to wszystko zależy jak zadbaną jednostkę kupicie i z jakim przebiegiem. Ze względu na to, że był to diesel, no to na pewno te przebiegi będą znaczne, więc duża rola tutaj Was przy zakupie danej jednostki, aby sprawdzić i nie wdepnąć przysłowiową minę. Podsumowując, silnik 2.0 HDI od Francuzów łączy w sobie efektywną pracę, niezawodność i oszczędność, trwałość oraz dobre osiągi. Jak zawsze przy zakupie używanego diesla, uważajcie na zajeżdżone jednostki, bo możecie się przejechać. Na dzisiaj to tyle. Zdrowia i wolności. Trzymajcie się. Cześć.